Cześć, witam was ponownie w grze Dying Light 2 Stay Human. Gdzie my teraz jesteśmy? A... Leciały rakiety w budynki. Kurka wodna. Od razu taka akcja. Trochę tu szaro się zrobiło. Jakim cudem on wsparcia nie zawołał. Może nie zdążyli dobiec. Więc tak, gdzie my w ogóle jesteśmy? W którym miejscu? Tutaj. Garrison, co my tu mamy? To jest tak ważne osobistości. Kurde, nie wiem czy podjąć się już tego quizu. Quiz historia, dobra, to zostawimy jeszcze. Tutaj mamy gońcy 6. I ściana męstwa, więc może spróbujemy sobie podhaczyć kilka jeszcze tych rzeczy. Ubiegamy po mapce. Baba 5 już jest. I tutaj mamy klub książki. 9. Jeszcze się przyjrzę, czy tutaj nie ma jakichś tych anten na dachu, które można by odblokować. Dobra, róbmy na razie gońców może. A później resztę. Bo coś czuję, że już niebawem będzie koniec gry. Czuję to w kościach. Więc dobrze by było zrobić te zadania poboczne i aktywności, może wyzwania. Też ukończymy te, których się nie udało. Przynajmniej spróbuję. Udajemy się zatem do siedziby. Co on dla nas ma nowego? Coś nowego o Mike'u? Nic. I żadnych tropów. Wiesz, gdzie dokładnie zaginął? Mógłbym się tam rozejrzeć. Ha, właściwie to tak. Przyda się świeże spojrzenie. A tobie ufam. Zaznaczę ci to miejsce na mapie. Dam znać, jeśli czegoś się dowiem. Niedaleko, 200 metrów. Niby. Tutaj. Kyra, jestem blisko laboratorium Gierę. Pielgrzymie, lepiej zaczekaj do nocy. W ciągu dnia pewnie roi się tam od zarażonych. Gdzie mam szukać ciał? Wszystkiego dowiesz się z nagrania. Ja go nie odsłucham. Bez odbioru. Mały rąd do bazy. Wyjście na dole jest zablokowane. Próbujemy wydostać się jakoś górą. Znaleźliśmy z Sierrą szeregowego dzieciaka. W holu, na samym dole. Co to za smród?
dzieciak, wpierdziałeś się? Tak się cieszysz na nasz widok? Co? Ja... Tęskniliśmy, knojku. Słyszeliście? Lepiej się stąd zwijajmy, szybko. Przestań, pierra, że to ty się zjebałeś i chcesz spalić winę na mnie. Czy ty... Co to kurwa było? Nieważne! Na schody! Baza! Ściga nas horda Gryzoni! Straciliśmy w kolu dzieciaka! Rom, jestem na drugim piętrze! Jestem piętrze! Przy drzwiach! Zaraz tam będę! Rom! Nie zatrzymuj się, zbiera! Jest ich od chuja! Idziesz? Ron? Ron, jesteś tam? Ron? Czy to ty? Jednostka 404, ewakuacja, dobra. To te ściany męstwa też będziemy robić. Więc jeszcze, kurde, jest tych godzin grania. Długa ta gra, muszę przyznać. Jedna z dłuższych. Zabić zarażonego. Gdzie on jest? O kur... Czy blada? Trochę ich tu jest. Szybkie te zombiaki. Zawsze mnie muszą trafić. Rany kłute? To nie sprawka zarażonych. Napadnięto cię i zostawiono na pewną śmierć. I jeszcze zmuszono do przemiany. Sama śmierć najwyraźniej nie była wystarczająca. Zaniosę je do Driscolla. List Driscollowi. Pewnie nie możemy ich przeczytać, co? Piąty kolekcjonerska, dobra, to jest ta taśma. Ekwipunek. Podejrzewam, że nie. Dobra, zobaczymy. On powinien nam powiedzieć, co jest grane. Ktoś się go pozbył perfidnie. Pewnie będzie śledztwo. Lepiej wylądujmy, albo przynajmniej nisko lećmy. Żeby nie stać się, kurczę, plamą na ulicy. Tak jak to miało miejsce jakiś czas temu. Wróciłeś. Masz coś? Listy. Były przy zarażonym w stroju gońca. Kurwa, Mike. Wiem, że świat nie jest bezpieczny, ale ja pierdolę. To nie wszystko. Nie zabili go zarażeni. Ktoś go dźgnął i zostawił, żeby się przemienił. Czyli ktoś go napadł. No zdarza się. Większość ludzi nas szanuje, ale są i tacy, którzy próbują okradać nas z przesyłek. Albo usiłują rozerwać naszą sieć na strzępy. To nie był napad. Nadal miał przy sobie przesyłki, więc chodziło o niego. Mike nie miał żadnych wrogów.
No, sądząc po ostatnich zaginięciach, zapewne nie chodzi tu tylko o Mike'a. Chcesz mi powiedzieć, że celem jest cała gildia? Nie, no nikt by się na to nie porwał. A jeśli jednak? Co wtedy? A jeśli gildia przestanie istnieć, sieć też padnie. Zapanuje chaos. To lepiej uważajmy na siebie nawzajem. Gońcy 6. Odbierz nowe zlecenie. Hej, profesorze, masz dla mnie więcej zleceń? No pewnie, no to one. A lekcji historii nie będzie? Może innym razem. Ostatnio tyle się wokół mnie dzieje, że muszę się skupić na tym, co tu i teraz. A, jasne, rozumiem. Dobra, na razie. Dostarcz przesyłki. Tutaj nie ma nikogo. Nie. No i chyba daleko 700. Może... Kury. Względem. Zobaczmy, gdzie to jest dokładnie. Tutaj, na tym terenie. Lecimy metrem. I to jeszcze miejsce renegatów. Obszar. E137 i 20. Sorry. Chciałem cię budzić. Dobra, na którym to piętrze? Tu, albo jeszcze wyżej. Apteczki by się przydały. Żeby potem mieć w razie czego na walkę, nie wiem, z Wolcem, jak będzie. Twardy jest, skubany i silny. Mam przesyłkę. Dziękuję. O rany. Odzyskał go, nie wierzę. Co takiego? Pierścionek mojej narzeczonej. Myślałem, że przepadł. Zginął? Razem z nią. Miała go na palcu, kiedy siadł prąd. Zanim go przywrócono, przemieniła się i uciekła. To okropne. Wciąż miała pierścionek. Na samą myśl, że ten chodzący trup nosi prezent ode mnie, czułem się strasznie. Coś potwornego. Nie mogłem nic poradzić. Nie mogłem stanąć z nią twarzą w twarz. Więc kto odzyskał pierścionek? Dinesh. Obiecał ją znaleźć i odebrać jej pierścionek. Dał radę. Miał zostać moim drużbą. To mój przyjaciel. Bardzo oddany. Mam nadzieję, że będziesz mógł zacząć... O nie. Nie, nie. Nie, nie. Co? Jest tu liścik od siostry Dinesha. Pisze, że Dinesh zbyt długo był na zewnątrz. Zaczął się zmieniać, jeszcze zanim wrócił. Musieli go zabić,
ale w jego dłoni znaleźli ten pierścionek. Nie wiem, co powiedzieć. No to odzyskał, ale stracił życie. Niestety się poświęcił dla przyjaciela. Znaczy, niestety. Niestety umarł przy tym poświęceniu. Tam widzę jakieś anteny, ale... Chyba już je odblokowywaliśmy, co? Ryknę. Tak. Odblokowane. A tutaj mamy... Jeszcze piętro niżej. Jest to miejsce, gdzie mamy przesyłkę dostarczyć. Zauważyli mnie, wyjdą tu. Dobrze. Bombiaki się nimi zajmą. Kurde. Przed tu? O kurde, ale leci. No nie uciekł. Jakoś można się dostać. Jest zamknięte pomieszczenie. Ale dobra, może za moment. Mam przesyłkę. Felicie, chodź szybko! Bocian przyleciał! Bocian! To nie bocian, skarbie! Tylko koniec! Bzdura! Umiem rozpoznać bociana! A ten przyniósł nam śliczne dzieciątko! Naszego kochanego synka. Tak, kochanie. Jest śliczny. Zobacz, ziewa. Musi być zmęczony podróżą. Lepiej połóż go spać. Ale ja chcę go tulić i kołysać i... Och, spójrz tylko na te cudowne polisie. Mogłabym je schrupać. Tak jest. Mamusia mogłaby sinusia schrupać po kawałku. Nium, nium, nium. Skarbie? Ojej. Masz rację. Położę go już spać. Wciąż tu jesteś? Powiedz mi, że nie dostarczyłem wam dziecka. Nie, spokojnie. To tylko lalka. O, Ferisie! Te oczy! Ma twoje oczy! Mówiłem ci, że tak będzie. Co się tu dzieje? Posłuchaj, żona niedawno straciła nasze prawdziwe dziecko w czasie porodu. To ją bardzo zmieniło. Moje kondolencje. Dziękuję. Ale żona jeszcze się z tym nie pogodziła, więc ktoś mi poradził, żebym kupił dla niej lalkę. Brzmi trochę dziwnie, ale liczymy, że jej to pomoże. Ferisie, twój synek zrobił kubkę! Nawet kubki robi urocze! Wspaniale. Potrzebujemy trochę prywatności. Proszę, nie mów o tym nikomu. Masz tu coś ekstra. Nie trzeba. Zresztą, gdybym komuś powiedział, złamałbym przysięgę gońców. Wiem, ale to nieważne. Ona potrzebuje lalki, a ja chcę jej pomóc. Po prostu to weź. Rozumiem. Dziękuję. To ty jesteś nowym pupilkiem Driscolla. A ty to? Ktoś, kto ma cię na oku. Często to słyszę. Mondrala. Nie bardzo jest na co patrzeć. Niech zgadnę. Derek, tak?
We własnej osobie, Mendo. Gońcy byli kiedyś bohaterami. Te insygnia dawniej coś znaczyły. Chyba sam nie byłeś takim bohaterem, za jakiego chciałbyś uchodzić. Dobra, popełniałem błędy, ale wierzyłem w gildię. Nie to, co ty, jebany pielgrzym. Wiem, o co ci chodzi. Chcesz tylko wydębić od nich informacje, a potem nawiać. Może i tak się zaczęło, ale teraz jest inaczej. Gówno prawda. Pokażę im, kto tu jest prawdziwym gońcem. Dam wam wszystkim nauczkę. Wiesz co? Jesteś zbyt cwany. Popełnisz błąd. A ja będę wtedy tuż obok, pielgrzymie. Derek, co to za Derek? Jakiś nieprzyjemny typ. I to nie pierwszy już. Drugi się taki zdarzył. Ile to jest? 700 metrów, to jednak też szybko podróżą. Przemieścimy. Żeby było szybciej. Szybka podróż nie jest w tej chwili dostępna. Aha. Nie dlatego, że spadam z dachu. Teraz. Można. Coś czuję, że za chwilę może być jadka z tymi niektórymi gońcami. Któryś z nich pewnie zesztyletował tamtego, którego ciało znaleźliśmy. Nie chwyciłem się. Dobra. Niech ucieka. Wróciłeś? Co się stało? Zarażeni? Nie, tylko Derek. Czarujący typ. Wcale nie chował urazy. Gadałeś z nim. Myślisz, że to on stoi za śmiercią Majka? I zniknięciami? No, możliwe. Zdaje się, że nienawidzi nas wszystkich, choć twierdzi, że szanuje gildię. Wie na tyle dużo, żeby rozumieć, co się stanie, jeśli gildia upadnie. To czyni go niebezpiecznym. A gdzie on jest? Nie wiem. Zostawiłem go. Wolałem tu wrócić. Tym bardziej musimy uważać. Gońca 8. Co dalej robimy? Nie ma sensu czekać, aż coś się wydarzy. Masz dla mnie zlecenia? Mam. Ale pamiętaj, że w trasie powinieneś uważać. Nie tylko na Dereka. Spokojnie, profesorze. Gońcy pracują w niekorzystnych warunkach od tysięcy lat. Nasze ścieżki stają się drogami. Nie tak to szło? Tak, ale dotąd nie roiło się na nich od zarażonych. Zwłaszcza w odmianach, jakie się dziś widuje. Słyszałem ostatnio o nowych, naprawdę przerażających stworach. Sporo ich widziałem. Boże, pomóż nam. Raczej bym na niego nie liczył. Cieszę się, że te stwory to już dawno żeśmy poznali. Może mówi o tych zbójach wielkich. Ale dobrze, zobaczmy na mapkę. To by było tutaj, więc możemy stąd się tam udać. Z
Ciekawi mnie, ile uda mi się osiągnięć na Steamie, odblokować przechodząc tą grę. Potem zobaczę, jak to będzie na końcu. O kurde, stąd chyba tam się nie wdrapię. Nie. Może tędy. I linką na górę w takim razie. Metrów. O kurde. Nawet ich nie zauważyłem, tak się zlali w tło. Gildia gończów. Dziękuję. Poczekaj chwilę, dobrze? Ktoś przyszedł, Giselle? Nie, mamo! Tylko zamykam drzwi! Dziękuję za list. To od mojego chłopaka, Kelda. Mieszka na drugim końcu miasta. Chcemy być razem, ale moi rodzice nam zabraniają. No tak. Zdaje się, że to ostatnio modne, ale nie wiem, jak mógłbym pomóc. Choć raz możesz mnie wysłuchać. Nie mam komu się wyżalić. Okej. I jeszcze możesz dostarczyć ten list. Gdybym mógł zostawić swoją rodzinę, bylibyśmy razem. Ale nie może. Więc to ja do niego pójdę. Napisałam mu, gdzie się spotkamy. Dobrze, zaniosę list do gildii. No może będziemy mieli szansę w takim razie go też dostarczyć. No chyba, że jakiś inny goniec się tego podejmie. Ta, to jest historia. O nie. Nie doleciałem. Mi ten wyskok mi nie wychodzi daleki. Ale sekundka. Gdzie jest ten znacznik? Tutaj. To pewnie będzie gdzieś tu. Dziwny dźwięk był. Przesyłka dla pana. Dzięki. Nareszcie. Ostatnio strasznie tu cicho. Skarbie, mogłam to odebrać. Przestań, Taniu. Nie traktuj mnie jak jakiegoś niedołęgę. Nie chciałam i ja. Pamiętaj, straciłem tylko nogę. Nie stałem się jednym z tych stworów. Tak, 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 wiem. Wiem. To... Skąd przyszedł ten list? Z bazy. Nie muszę go nawet otwierać. Dobrze wiem, o co chodzi. Ta... Wykopali mnie. Niezdolny do służby. O nie... Siedź cicho! Przestań się nade mną litować. Nie potrzebuję litości. Tylko jakiegoś zajęcia. Teraz jestem jak ten stary koń, który czeka na odstrzał. Może po prostu daj sobie trochę czasu, kochanie. Jest mnóstwo osób w twojej sytuacji.
Co ja powiedziałem? Przestań się kurwa litować! Może i straciłem nogę, ale i tak cię dogonię. Nadal mam dwie ręce, żeby ci przyłożyć, więc zamknij kurwa pysk! No, niemiły typ. Żona próbuje mu pomóc się pogodzić z sytuacją. Ale różnie to było tym pogodzeniem się. Wracamy do gili, tak? Niektórym łatwiej to przychodzi, niektórym trudniej. Ale co by nie było, nie powinien się tak odzywać. Bo widać, że w głosie żony była troska. Hej, spryciarzu. Jak tam dostawy? Bez zmian. Dostałem list. Dobra, przekażę go dalej. Dzięki, profesorze. A, nie ma co. Wspinasz się po szczeblach kariery. Jeszcze kilka zleceń i dostaniesz kolejny awans. Więc to jeszcze nie koniec. Udaj się do kantyny Przełom. Toż to mój spryciarz. Nie chcę cię odsyłać z pustymi rękami, ale niczego dzisiaj dla ciebie nie mam. Okej. To na ten moment nam daje spokój. Zajmijmy się więc w takim razie... Wiecie co? Szkoda, że... Nie. Wyzwanie. Nie bój się niczego, Ptaszyno. Dobra, zobaczymy, co to za wyzwanie jest. Bo jest niezrobione. Może to właśnie tamte, w którym się męczyłem, kurde, godzinę, jak nie więcej. I tak mi się nie dało. Bez tej kotwiczki, no dosłownie pół sekundy, sekundę mi brakowało, żeby się dostać do takiego pomieszczenia, do którego trzeba zeskoczyć z pociągu. No niestety przed samym upadkiem jest koniec misji. Znaczy koniec możliwości wykonania tego wyzwania, tak, to jest ono.